Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a to kolejny odcinek z gameplayu w Euro Truck Simulator 2. Dzisiejszy odcinek jest, no, na pewien sposób specyficzny, z dwóch oto prostych powodów. Pierwszym powodem jest to, że po raz pierwszy na tym koncie, oczywiście koncie stworzonym pod odcinki, zrobię trasę dłuższą niż 1700 km, właściwie 1701, ale moja najdłuższa trasa była 1400. Ale to się wytnie, bo to nie o to chodzi. Druga rzecz, będziemy wieźli helikopter, moi drodzy. Będziemy wieźli helikopter na swojej własnej naczepie. Bo ja zazwyczaj robiłem kursy na naczepach, które dostawałem od zleceniodawcy. Teraz robię test, bo to też jest nawiązanie do tego odcinka, właściwie kontynuacja tego odcinka, poradnika, czy warto mieć własne naczepy. Ale chcę zrobić 5 kursów na własnej naczepie, totalnie własnej, żeby zobaczyć, jak wygląda z kosztem naprawy tej naczepy i jak to wszystko się prezentuje. Także lecimy w drogę. To będzie odcinek, który będzie mało gadania. Oczywiście tam czasem może się włączę i coś powiem, natomiast zapraszam was po prostu w trasę. Muzyczka tradycyjna, która się wam bardzo spodobała. A my sobie będziemy w trasę lecieli, ja się nie będę za dużo tutaj odzywał, także będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Nie mogę długich włączyć, coś mi się popsuło. Dobra, trudno, aha, bo mam na górze te światełka, dobra. Także jedziemy, moi drodzy, 1700 km, zobaczymy, mam nadzieję, że własnej naczepy nie uszkodzę. Więc tym bardziej mam motywację, żeby jakoś w miarę rozsądnie jechać, ale też i wiadomo, że w miarę dynamicznie. Dobra, lecimy. Jesteśmy oczywiście w Hamburgu i będziemy lecieli, moi drodzy, z Hamburga gdzieś do Estonii, aż się zagubiłem tutaj w tych wszystkich zawijasach, dziwne te drogi. Z Hamburga, słuchajcie, będziemy lecieli do... to jest chyba wjazd. No właśnie. Tak też myślałem, że się zamotam, źle skręci. Nie, no to jest naprawdę, te akurat... Mnie się bardzo te portowe drogi nie podobają, ale poradzimy sobie. Już troszeczkę się nauczyłem manewrować w miarę, żeby jakoś to sprawnie szło, aczkolwiek na pewno to bez dwóch zdań. Na pewno wiele łatwiej się jeździ, używając kierownicy, no jeżdżę na klawiaturze, także no... Czasem musicie mi wybaczyć pewne jakieś drobne niedociągnięcia. Pięknie to wygląda z tym helikopterem. Może tutaj zrobimy miniaturkę, zobaczymy. A jeszcze pewnie będę miniaturki robił, jak się rozjaśni, bo chwilowo mamy początek dnia, jeszcze jest ciemno. Ja bym chciał za dnia koniecznie zrobić miniaturkę. No, także zapraszam was, moi drodzy, w trasę. Trasa, która pewnie trochę potrwa. Myślę, że też nie ma sensu tutaj tego nagrania pauzować. Mogę co jedynie się wyciszyć. I tyle. Coś tak normalnie się tu wyjeżdża, tak? Czasem się gubię, wam powiem szczerze, bo nie ma tych zielonych tych i teoretycznie powinienem mieć tą kontrolę, a tymczasem tego nie ma i zgupiałem. Dobra. No my lecimy w trasę, moi drodzy. Ja się zamykam i życzę tobie, drogi widzu, miłego oglądania. No i w pizdu wylądował, cały misterny plan w pizdu. Tak to jest, jak się jedzie i się kamery przełącza, zamiast patrzeć na drogę. Okej. Macie fajny, przynajmniej śmieszny początek. Ale lecimy już grzecznie, znaczy grzecznie. No grzecznie to jest pojęcie względne oczywiście, moi drodzy, bo nie zamierzam tu 90-ką cały czas jechać. Zamierzam tylko naczepy nie uszkodzić i ciężarówki, chociaż troszkę już ją uszkodziłem. I będę starał się mandatów też nie dostawać. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dobra.
No, światła, to się już zatrzymujemy grzecznie, kulturalnie. No, lecimy, moi drodzy.
No i pierwszy mandacik, moi drodzy, zaliczony! I udało się na szczęście kolejnego nie dostać za stuczkę. Chyba muszę trochę się opanować, bo mnie troszkę ponosi, ale myślę, że mój części pośpiech można uzasadnić tym, że... Bo przeraża mnie troszkę ten dystans, jaki mam przebyć. I czas trwania tego odcinka. Ale lecimy. Postaram się. Bardzo się postaram. Jechać, obiecuję, kulturalniej. Może nie tak na 100% kulturalnie, ale tak w miarę, na ile się da. Ale coś mi się, widzowie, popsuło i Iwona mi nie gada, także spauzuję na chwilę nagranie, nie ruszam się dalej, ale spauzuję na chwilę i naprawię Iwonkę. Jestem ponownie, moi drodzy, jak widzicie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym spauzowaliśmy. Iwonę naprawiłem, no brakowało mi tej Iwony. Strasznie mi jej brakowało, bo jednak ona zawsze ułatwia i ja szczerze polecam wam tutaj korzystanie z Iwony, bo ona podpowiada, jakiego pasa masz się trzymać i czasem ci naprawdę może skórę uratować. No ja jestem amatorem, w sensie, że nie jestem żadnym trackerem i wiem, że tutaj zawodowi kierowcy, no to pewnie, żeby mnie wyśmiali, no bo oni muszą sobie jakoś radzić inaczej. Pewnie ich ta Iwona wkurza, a zresztą ktoś z was pewnie zwrócił uwagę, że to żadna Iwona, tylko ten syntezator nazywa się Anna. Ale okej, się tak przyjęło, że Iwona to jest syntezator i tak już zostało. I jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy. Tak, w tym odcinku nie ma za dużo gadania, ale przypomniałem sobie jednej ważnej rzeczy i muszę się z wami tym podzielić, bo my tu wieziemy, jak widzicie, helikopter, ale może się zdarzyć, że część z was nie będzie mogła wieźć helikoptera, czyli takiego ładunku, dlatego, że to jest DLC. Ja to akurat DLC, słuchajcie, za jakieś grosze kupiłem na Steamie, nie wiem, czy to 5 zł kosztowało, bo była premka, więc obserwujcie, jak jest na Steamie, te DLC są po 70% taniej, to warto je kupić. Są dwa rodzaje DLC. Pierwsze to są te wielkie gabaryty, czyli Special Transport,
czyli te konwoje takie, tak? Krótkie trasy, ale ogromne. A to, co ja teraz wiozę, prawdopodobnie ten helikopter, no to jest Heavy Cargo Pack, tak on się nazywa. Dobra, wlatujemy do Szczecina. No ja obiecałem, że nie będę jakiejś maniany odwalał, chociaż też nie spodziewajcie się, że pojadę zawsze przepisowo. No, mandaty za przekroczenie prędkości gdzieś tam trzeba wziąć na klatę. Czasem się zdarzy gdzieś tam coś złamać, ale no na pewno nie będę jakiejś maniany odwalał, bo jadę z własną naczepą i też nie chcę jej uszkodzić, także pewnie, no, chciałbym obiecać, że tego na pewno nie zrobię, postaram się, ale poboczem staram się nie wyprzedzać i staram się w ogóle nie uszkodzić, także w miarę realistycznie pojadę, dobra, gościu Volvo, puszczaj mnie, no puszczasz, mrugasz migaczem, to chyba puszczasz. Dalej, puszczaj mnie, bo ci drogę zajadę. O, słuchajcie, jest bardzo fajny sposób, jak cię nie chcą puścić, żeby wymusić to pierwszeństwo tak, żeby nie doszło do kolizji, ale o tym też nagram już osobny odcinek i wam to pokażę. Dobra, tutaj mamy znaki zapytania, pewnie agencje pracy do odkrycia, natomiast no nie będziemy przy tak długiej trasie tego robili, a myślę, że jedno tankowanie sobie zaliczę i tutaj mamy, widzę, że już nas będzie łapało na pewno na nocną jazdę, no na razie nie mamy co o tym myśleć, bo jest 8 rano, ale myślę, że w godzinie 20 chyba się przekimamy, żeby nie jeździć po nocy. Zresztą kto ogląda do tego momentu, to napiszcie może, oglądam. Kilka takich testów wam zrobię i stałych widzów nagrodzę. Przypnę serduszko. I może nawet tych stałych widzów, którzy całe odcinki oglądają, to dla was specjalnie coś nagram z dedykacją. Bo dlaczego by nie? Tacy widzowie, co oglądają całe odcinki, że chcecie to oglądać, w ogóle jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło, że chcecie to oglądać. A dopiero co ruszyła ta seria, a już całkiem fajnie to wychodzi. Dobra, wjechaliśmy, moi drodzy, do Polski, więc tu też się nie spodziewajcie jakiejś mega dynamicznej jazdy. Aj, jedź tym Teslą, czy czym tam jedziesz. Mega dynamicznej jazdy, bo niestety polskie drogi na to nie pozwalają i pewnie będziemy... Chociaż ja wam powiem szczerze, że w ramach wyzwania lubię jeździć takimi drogami krajowymi. Nie wiem, wydajcie znać w komentarzu, jak wy wolicie. Bo wiecie, no taka jazda ciągle po autostradach typu niemieckich dla mnie jest nudna na dłuższą metę. W sensie, jakbym miał każdą trasę tak robić, no to by mi się znudziło. A taka droga krajowa to jest jakieś, wiecie, wyzwanie, nie wiesz, co cię czeka za zakrętem. Ja tutaj też mam te objazdy włączone. Nie wiem, czy na tak długą trasę nie powinienem wyłączyć, no ale... Nie będziemy sobie ułatwiać. Mam włączone dosyć wysoko sytuację na drodze, chyba na 80%. No teraz już nie będę wychodził i wam pokazywał, po prostu uwierzcie mi na słowo, ryzyko spadnięcia deszczu około 10 czy 15%. Objazdy chyba na 5%. W ostatnim gameplayu właśnie nam się jeden objazd. No nic, moi drodzy, lecimy. Myślę, że tu nie ma co dalej zagadywać. Troszkę prędkość przekraczam, ale trudno. Mamy bardzo ważną trasę, bardzo daleko, także... Także lecimy. Jakbyście, moi drodzy, się zastanawiali, co tak pika, bo co jakiś czas słyszycie takie pikanie, to zmieniłem w ustawieniach, żeby Iwona co chwilę nie gadała, że jedziesz powyżej dozwolonej prędkości, bo mnie to osobiście wkurzało. Tak jak jest ona pomocna przy doradztwie drogowym, tak o prędkości jej gadanie jest męczące. Więc ustawiłem sobie to na pikanie, ale w zasadzie też nie wiem po co.
Już myślałem, że zdążę, że dam radę. I musiałem wyhamować. Jakby ktoś się dziwił, czemu takie dziwne ruchy wykonuję, no to oczywiście przymierzam się do miniaturki do odcinka, szukając czasem jakiejś fajnej, powiedzmy widokowej, z fajnymi pejzażami mapy, miejscówki, która by nam na miniaturkę się nadała. Skręć w lewo. Tak w ogóle, widzowie, to po tym kursie dość mocno się zbliżymy do przebiegu tego Volvo 30 tysięcy kilometrów. Zrobiłem to od ostatniego odcinka, w którym to Volvo kupowałem. Nie wiem, ile to już czasu minęło, ile czasu w grze na to poświęciłem, to nie wiem, czy to da się sprawdzić. Raczej chyba niestety vlogów nigdzie nie ma, więc szkoda. Natomiast no już niedługo będzie 30 tysięcy przebiegu to Volvo miało, a dopiero co je kupowałem, także gdzie, jak widzicie, to szybko. Oj! Nie będę wam pokazywał, jak jedzie pociąg, niestety. A! No nie wiedziałem, że to aż tak, kurde, wygląda, nie? Widzowie. No i co, helikopter leży? Helikopter w ogniu. No to ładnie mnie... No i se pociąg jedzie. Możemy sobie popatrzeć, jak jedzie pociąg. No, fajnie. No nic. Ani serwis. No tego bym się nie spodziewał, powiem wam szczerze. Towar na szczęście jeszcze nie jest uszkodzony. No nic, no nie mamy wyjścia jeszcze do Poznania. A gdzie Poznań, a gdzie Olsztyn? Czyli nadrabiamy troszkę niestety. Szukanie nowej trasy. Oj, widzowie. Ile naprawa nas kosztuje? 300 tysięcy, serio? To prawie tyle, co to zlecenie. Zobaczmy, czy możemy coś w naczepie poprawić, czy nam coś tu ułatwi. Tu nam chyba nic nie ułatwi w naczepie, nie? W jeździe samej. To wszystko w zasadzie jest, no nie mamy poziomów odpowiednich. Tam kolor to mam w nosie. Dodatki też mam w nosie. No to teraz nawywijałem, widzowie. No to teraz nawywijałem. Coś wam powiem szczerze, takie cały czas 1000 widzę z przodu i co, jakby no... Nie wiem, ile było przed wypadkiem, czy już było poniżej 1000 do końca. Chyba było grubo poniżej 1000, bo byliśmy przecież gdzieś za Szczecinem, a gdzie Szczecin, a gdzie Poznań. W ogóle czemu mnie do Szczecina nie odholowało, tylko do Poznania, to... No to ja nie wiem, nie? To się nazywa peszek. No nic, to już wiemy, że przez przejazd kolejowy się nie przejeżdża, jak się rogatki zamykają. Wiecie, realnym może ludzie to robią, ale skończyło się tak jak na filmikach ze stopkama, gdzie ktoś urwał rogatki. No nic, no moi drodzy, no nie poddajemy się. Wylatujemy z Poznania, mojego miasta rodzinnego, i lecimy dalej. To chyba będzie niekończący się odcinek. No lecimy, ja już nie gadam. Ja już nie gadam, po prostu skupiam się na jeździe.
Jeszcze deszcz zaczął padać, ale można, moi drodzy, powiedzieć, że ten helikopter jeszcze nie wystartował, a już zaliczył katastrofę lotniczą i szczerze współczuję tej osobie, która będzie musiała latać tym helikopterem, który już na boku leżał, ale nie mówcie nic dostawcy, widzowie, niech to zostanie między nami, dobra? Niech to, kochani, zostanie między nami, nic nie mówcie dostawcy, czasem nie dzwońcie tam do niego, że mu wywaliłem na bok ten helikopter. Tego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, prawda? Wy nic nie wiecie, wy nic nie widzieliście. Okej, okay, lecimy dalej. Oby teraz w tym deszczu trzeba bardzo ostrożnie jechać, bo w deszczu się trudno jeździ. Jeszcze z takim ładunkiem, ale damy radę. To nie jak... Jak nie my, to kto? Jak nie my, to nikt tego nie zrobi. Dobra, ja się muszę chyba naprawdę uspokoić, bo mi się jakieś zapędy... Słuchajcie, stop hama tutaj. Rekord wideo, tak, rekord wideo. Video, rekord wideo. Lecimy, widzowie, lecimy. Dobra, ja się zamykam i się skupiam na jeździe, bo to się źle skończy, coś czuję. Coś czuję, że nie, jak tak pojadę, to nie dojadę do celu, nie? Dobrze, że tylko za przekroczenie prędkości mi dali, bo jeszcze mogli dać za jazdę pod prąd, czyli nielegalne wyprzedzanie, nie? Upiekło mi się.
A widzicie, chciałem zatrąbić jakiś, zamiast H wcisnąłem G. No niestety słabo klawiaturę widzę, wam mikrofon zasłania, także wybaczcie. Ale jeżeli oglądasz jeszcze do tego momentu, to napisz pomyłka. Oj, właśnie, pomyłką to jest wyprzedzanie, jak ktoś z naprzeciwka jedzie. Nie, naprawdę muszę się ogarnąć, aczkolwiek no przeraża mnie cały czas, słuchajcie, dystans do przebycia. I teraz po części zaczynam rozumieć czasem pośpiech prawdziwych kierowców zawodowych, gdzie im się czas kurczy, a jeszcze mnie tutaj ta podróż do Poznania przez wywrotkę dość dużo kosztowała. Już tam sru z kasą, ale bardziej czasu i kilometrów, bo ja cały czas mam wrażenie, że... Skręć w lewo. Przecież słuchajcie, jeśli ze Szczecina leciałem na Olsztyn, no to się jecie jakoś prosto nad morzem, a Poznań jest w połowie Polski. Teraz z Poznania lecę niejako na Olsztyn, no to coś tu nie gra, nie? Coś tu mocno nie gra. To transportowało mnie kompletnie nie tam, gdzie trzeba, ale myślę, że już jesteśmy blisko Olsztyna. Fakt, że no chyba niedługo będzie trzeba też i dotankować, bo na pewno z tym bakiem nam nie starczy, ale to wiecie co, to już tankowanie zrobimy razem z noclegiem w granicach godziny 20, tak jak mówiłem, zobaczymy. Jeszcze zobaczę, ile mam do końca zlecenia, bo jeśli się okaże, że mam zapas czasu, no to wiecie, że ja z miłą chęcią kimnę się nawet dwa razy, żeby jechać za dnia i żeby tam pracownicy mi w tym czasie też no, odrobili te moje straty, które tutaj na przejeździe kolejowym poniosłem. Cały czas mi, słuchajcie, pika to prędkością, no ale no nie, mam wyjść, nie, no naprawdę muszę się ogarnąć, dobra. Zakręty już, nie wchodzimy bokiem w zakręty. Lecimy dalej, widzowie, lecimy. Z pozdrowieniami dla wszystkich nadal oglądających. To macie właśnie najlepszy przykład, jak na deszczu ciężko się hamuje, jak na deszczu potraficie wynieść na zakręcie. Jeśli trochę przegniesz z prędkością, tak jak ja to zrobiłem, no ale na szczęście, no właśnie, troszkę miałem szczęścia, że nic nie jechało, także z tym deszczem tutaj w Eurotracku, jeśli nie chcecie jakichś szkód narobić, to też uważajcie. Bo w tym deszczu to wcale tak różowo nie jest. W lewo będziemy skręcać. Dobrze, ale to już musimy na mojej ulubionej kamerze, bo ja słuchajcie, na innych kamerach to ja niestety jeździć nie umiem. A! No i to jest właśnie, widzicie? Ciężko, strasznie ciężko, jak w ślizgawice. Lusterko też mam całe od deszczu i nie bardzo widzę. Tam nie zahaczę kampera. Ale dobra, dałem radę, także lecimy. Pewnie niedługo granica będzie, mam nadzieję przynajmniej. Ale jeszcze mamy dużo przed nami. Dopiero połowę trasy, słuchajcie, zrobiliśmy.
Ups. Co to się stanęło? Matko jedyna. Siwy dym, widzowie. Przypierdzieliłem w policję. No siwy dym. Gdzie jedziesz? Kaj jedziesz? Matko jedyna. Ojej. No ten z nauki jazdy i ta pani z nauki jazdy mieliby ze mnie niezłą. Brecha, dobra, tam przekroczenie prędkości, to mam gdzieś ten mandat akurat. Bardziej nie mogę sobie wybaczyć, że mnie poniosła fantazja. A powiem wam tak, nigdy jeszcze nie jeździłem w Eurotracku na kierownicy. Jestem naprawdę ciekaw, jak taka jazda by na kierownicy wyglądała, ile można by pewnych sytuacji uniknąć, ale wydaje mi się, że w takich sytuacjach, jak na przykład pada deszcz i wiecie, ja przekraczam prędkość i jakby no wynosi mnie na zakręcie, to kierownica myślę, że to nic nie zmieni. Postaram się jechać teraz dynamicznie, ale dynamicznie, czyli szybko, sprawnie, bo jednak żeby jak najszybciej dojechać, ale jednak realistycznie. I ciekawe, czy to się da pogodzić, bo póki co nie umiem nazwać stylu mojej jazdy obecnej. No realistyczna ona nie jest, bo na boku wylądowałem. Tego byliście świadkami. Możecie sami ocenić, jaki to jest styl jazdy. Ja bym może nazwał to stylem szkodnika. Co wy na to? Jestem szkodnik, słuchajcie. Będzie chyba najlepsze określenie. A że co, tu na wprost też mogę jechać? Aha, no tak mogę, to jadę. Nie będę za gościem stał, nie? Może mi się uda go wyprzedzić. Już myślałem, słuchajcie, że nie wyhamuję do tych barierek. Już myślałem, że nie wyhamuję, ale udało się wyhamować. Dobra, ja tu nie będę za dużo gadał. Nadal życzę miłego oglądania, lecimy. Chociaż tak jeszcze możecie napisać, jak obstawiacie szczerze do bólu. Przy tym stylu mojej jazdy ja w ogóle do celu dojadę. Czy to jest już z góry na porażkę skazane? Pamiętajcie, wierzę do ostatniego momentu, że mi się uda, tak? A podobno wiara czyni cuda, no przekonamy się. Nawet jak wy napiszecie, że no i tak zobaczycie, ale nie podglądaj, jakie będzie zakończenie. Napisz w tym momencie, jeśli to słyszysz, czy obstawiasz, jakie są szanse, na ile procent, ile do ilu. Wiadomo, bo oczywiste szanse to jest pół na pół, 50 na 50, czyli albo dojadę, albo nie dojadę. No to jest oczywiste, no ale to do każdego kursu można by to zakwalifikować. No dobra, miłego słuchania, miłej podróży razem ze mną, już teraz nie zagaduję.
prosto. I tak się właśnie, moi drodzy, kończy wyprzedzanie pasem awaryjnym. Nie polecam. Nie róbcie tego. Gdybym jechał spokojnie, zobaczcie, już bym sobie za gostkiem tam wyjeżdżał z tego zjazdu, a tak muszę na nowo się rozpędzić. Także czasem myślę, że warto troszkę przyhamować i uzbroić się w tą cierpliwość, niż takie szaleństwa jakieś dzikie robić, jakie ja teraz robię. W ogóle ten helikopter gdzieś wiozę do chyba Estonii, jeśli dobrze pamiętam. Połowa trasy za nami. O 20 robimy przerwę na... 20 czasu oczywiście w Eurotracku. Robimy przerwę na spanie. Ja na sekundkę będę mógł wtedy spauzować po to, żeby się... No wiecie, to chyba pompa paliwowa. To chyba pompa paliwowa, jak mówił Jerzy Killer. I nie będę szczał w gacie, absolutnie. Chce mi się szczać. Dobra, także o 20 robimy tankowanie, robimy pauzę na spanie. Jeszcze jest 17, także jeszcze trochę przed nami tej trasy, aczkolwiek muszę zobaczyć, czy jeszcze mnie... A, 2 godziny, 22 godziny do końca, mam 11, czyli jedno spanie mogę sobie zaliczyć. No na dwa raczej bym... No jeżeli śpimy po 6 godzin, to mógłbym zrobić 2 spania. I wtedy idealnie bym się z czasem uwinął, bo ten czas i tak troszeczkę, nawet bez specjalnego, wiecie, deptania, myślę, że i tak go skrócę. No nie wiem, zobaczymy. Albo o 21 pójdę spać. Zależy, jak się stacja ułoży, bo to nie można tego tak zaplanować, wiecie, na tip-top. To po prostu gdzieś wychodzi w praktyce, jak się stacja ułoży. No i proszę, za przekroczenie prędkości mam. Znaczy, że tu. A no to co, ja będę na rondo wjeżdżał? A ja tam będę po rondzie jeździł. Na rondzie skręć w lewo. No, matko jedyna, gdzie ty jedziesz? Siwy dym. Siwy dym. Lecimy dalej, widzowie.
No i teraz widzowie, jak widzicie, już nam te motywująco kilometry działają, bo już się nagle 670 zrobiło, to już widać, że to ubywa. Ja wam powiem szczerze, że chyba te trasy dla mnie są wyzwaniem, no bo to była trasa 1700 km, znaczy jest w zasadzie, tak? 1700 km, pierwsza tak długa na tym kanale, ale powiem wam, że dla mnie to zawsze było wyzwaniem, może dlatego, że mnie, nie wiem, ta odległość przytłaczała i tak jak wam to mówiłem, że ja wolałem brać trasy tak do 1000 km, w zależności ile mam czasu, bo tak szczerze, według mnie bez sensu jest brać zlecenie, brać trasę. To jest punkt widokowy, ale co to tam jest w ogóle? A nie, tam nie jedziemy, nie, tu jedziemy w prawo. Słuchajcie, według mnie bez sensu jest brać trasę, zrobić połowę trasy, zrobić save'a i następnego dnia do niej wrócić. Nie wiem, czy wy też tak macie, bo to jest takie, wiecie, odrywanie się i ja dlatego zawsze mówiłem o tym, że a jednak mam tu wjechać. No okej. Ja zawsze, słuchajcie, mówiłem, to jest jakaś granica czy co? Nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. Ja dlatego zawsze mówiłem, że wolę to zrobić za jednym jakimś tam kursem, gdzie mam na to wenę, tak? Czy zrobić parę kursów mniejszych, powiedzmy, dziennie. Dlatego te długie trasy mnie gdzieś tam przytłaczały, ale oczywiście, że tak. Ja to też zapowiadałem. Nie wiem, czy to w całości będzie w postaci odcinka, czy już bardziej. Ja bym to myślę, że chyba. Oj, ja myślę, że chyba to potnę bardziej. Bo to będzie zbyt długo na odcinek. Teraz i tak ten odcinek będzie zbyt długi. A zmierzam do tego, że chciałbym zrobić taką rekordową swoją jakąś trasę najdłuższą, jaka jest tylko dostępna. Skoro już długodystansowca mam na fulla, no to myślę, że wiecie, już dłuższa trasa mi się nie trafi. I to wszystko, co mam dostępne, z tymi DLC, które też mam dostępne, myślę, że mógłbym spróbować, wiecie, zrobić taki odcinek z najdłuższą trasą, tam nie pamiętam, czy było 3000 km, czy 2,5. Tylko jakoś zazwyczaj takie długie trasy mnie też z jednej strony przerażają, szybko męczą i to jest właśnie paradoks, tak? Bo to myślę, że kwestia psychice wszystko siedzi. Chociaż no, prawdziwi kierowcy też robią trasy z Polski, nie wiem, do Francji, do Hiszpanii, też te 2000 km spokojnie robią. Tylko jakby dla mnie zrobienie kilku tras po, nie wiem, 1000 km, że dziennie zrobię nawet 5000, dziennie w ciągu jednego dnia w sensie realnego, nie w grze. Że zrobię, wiecie, te 5000 km ciężarówką, jest mniej przytłaczające czy mniej męczące niż zrobienie na przykład jednego kursu 3000 km. To jest taka ciekawostka. Nie wiem też, jak z opłacalnością tego. To też właśnie jest może temat na odcinek, żeby sobie porównać, czy bardziej opłaca się robić na przykład jeden kurs długi, czy trzy kursy, na przykład jeden kurs 3000 km, czy trzy kursy po 1000 km. I taki odcinek bym z chęcią też nagrał w ramach porównania. A to, co teraz właśnie robimy, ten gameplay, no to jest na własnej naczepie po to, żeby sprawdzić, jaki będzie koszt naprawy tej naczepy w stosunku do zarobku. Ja sobie oczywiście zeskrinuję te końcowe zarobki za zlecenie, które będę mieć. Zeskrinuję, w sensie zapiszę nawet i przedstawię wam to w odcinku trzecim o naczepach jako takie porównanie, bo no tu jesteśmy pewni, że za kursy z własną naczepą na pewno dostajecie więcej kasy, co widać po tym kursie chociażby. No ale mnie bardziej przeraża koszt naprawy. No gościu, jedź tą BM-ą. Czy tam nie, to jest Mustang, czy co to jest? I teraz mi przyspiesza, jak go wyprzedzam. No co za Mustang, no nie zauważyłem. Dobra, ale słuchajcie, mamy 600 km do celu, godzina 20, także będziemy, no myślę, że już się rozglądali, będziemy rozglądali się już za jakimś
jak to się zawsze mówiło, ludzie starszej daty zazwyczaj to mówią, z jakimś CPN-em. A słuchajcie, pamiętam, jak dzieckiem byłem, to stąd się to wzięło. Było coś takiego jak CPN. To Orlen się kiedyś nazywał CPN, czyli Centrala Paliw Naftowych. Nie pamiętam, no bo wiecie, to nie moje czasy, jeszcze dzieckiem byłem wtedy. Ale były po prostu CPN i tak się, wiecie, utarło i często też dużo trackerów na stację benzynową, nieważne czy to jest Orlen, czy to jest BP, czy Shell, zawsze mówią CPN. Ale dobra, mamy godzinę 20, więc właśnie słuchajcie, na CPN-a możemy zajechać, zatankować, przespać się. Ja jeszcze sobie zrobię też pauzę dla siebie, chwilę, żebym mógł się, wiecie, no domyślacie się co. Jak ktoś ogląda mój drugi kanał, na który też serdecznie zapraszam, You Can Live, to będzie wiedział, co znaczą te słowa. Kubusiu, siu, 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 siu. Kubusiu, siu, siu, siu. Dobra. Z uśmiechem przez życie, moi drodzy, jak widzicie, ja mam wielu rzeczy dystans i uważam, że o to chodzi. Dobra, gdzie my tu mamy parking? Czy tu jest jakiś parking? Ja nawet byle jak mogę, słuchajcie, zaparkować. Byle tylko się przekimać tutaj grzeczy, ja muszę aż tam jechać. No dobra, no. Czekajcie, no dobra. Nesty. Widzicie, to też jest jeden z modów, który używam, które polecam, że te stacje benzynowe są prawdziwe i realistyczne. Słuchajcie, nie będę jakoś ładnie parkował, chyba żebym chciał sobie, nie wiem, screena zrobić na odcinek, na miniaturkę, no to może na stacji benzynowej ten helikopter oddać. Ale z tego, co widzę, to oni tu nie chcą, żebym ja tu się przespał. No jestem na parkingu przecież. A gdzie jestem, jak nie na parkingu? No i cofnąłem. Czy to, że jestem szkodnik, kto mnie zna, ten wie. No i słuchajcie, jest parking, a nie ma parkingu. Bo myślę, że jakby na przykład nowy dzień wstał, może by fajnie słońce wyglądało, to można by tu się fajnie jakoś ustawić z bokensa, jak ja to zawsze mówię, i zrobić fajnego screena na miniaturkę, czego... O, jest, działa, dobra. To może jakoś na stacji się z bokensa ustawię. Tylko pytanie, czy się załapię na nowy dzień. Nie, no druga godzina to nie ma opcji, żeby... Ryzykujemy, widzowie. O, mamy piękny dzień. Dobra, to ja na chwilę zrobię pauzę. Myślę, że tu na stacji możemy gdzieś na miniaturkę tego screena zrobić, bo myślę, że to może pasować. Ale ja podjadę bliżej do stacji chyba. Także minutka, moi drodzy. Chwilę pauzuję nagranie. Pauzuję grę oczywiście, żeby mi czas nie leciał. Zaraz do was wracam i zaraz lecimy dalej. No i jestem, moi drodzy, z powrotem. Mam 8,5 godziny do końca zlecenia. 8,5 godziny, także nie wiem, czy w ogóle mamy czas na to, aby bawić się z miniaturką, chociaż ja, wiecie co, może tak sobie stanę, bo i tak tam jest wyjazd rzekomo ze stacji. Więc ja może jakoś tak sobie stanę. O, przed stacją, słuchajcie, z tym helikopterem, słońce niech pada. To zielone bym wolał zasłonić, żeby go nie było widać. Z drugiej strony pewnie tej stacji. Dobra, kombinuję jak... Zawsze mój dziadek tak mówił, kombinujesz jak pijany koń pod górkę. I może coś jest na rzeczy. To może tak sobie staniemy i o, tamtego zielonego już nie będzie, a stacja będzie w tle. To może tak sobie staniemy. O, to. I to się na miniaturkę, widzowie, nada. Pięknie, ciężaróweczka nasza świeci. Chyba długie mam włączone, albo i nie mam. Nie, teraz mam długie włączone. Okej, no to jest na miniaturkę idealne, widzowie. No to lecimy. Helikopter widać? Coś tam go chyba widać, nie? Coś tam go chyba widać. Dobra, lecimy. Słuchajcie, nie ma czasu, bo tak jak mówiłem, niestety, ale mamy 8 godzin, czyli zobaczcie, mamy tyle czasu, ile na tym hubie nam pokazuje. Ja dlatego między innymi tego huba często
Często go używam, mimo że on jest wkurzający, bo mógłby być trochę mniejszy. Tutaj używam jego na mniejszej przezroczystości, on mógłby być trochę niżej. Gdzieś tam słyszałem, że jest jakiś mod, który poprawia wygląd tego huba i nie wiem, czy przypadkiem sobie tego moda nie zainstaluję, jeśli będzie działał. Na pewno to zobaczycie w następnym odcinku, jeśli bym tak zrobił, bo on jest dla mnie troszkę za duży. Ja bym wolał się tu bardziej na wnętrzu ciężarówki skupić. Chociaż też miałem taką pokusę, wam powiem szczerze, aby spróbować... A następnie zjedź w prawo. Dobra, w prawo. Iwona chce w prawo. No dobra. Jak chce w prawo, to trzeba słuchać kobietki, prawda, widzowie? Miałem taką pokusę, żeby spróbować Eurotracka na trzech monitorach, ale ja myślę, że to by miało sens wtedy, kiedy, że tak powiem, całe studio, a ja no nie mogę tego zrobić, bo też używam swojego studia, czy to do grania na konsolecie, czy na live'ach na drugim kanale, tak? Czy robię live'y weekendowe z imprezki na plaży, też na drugim kanale. Więc siłą rzeczy nie mógłbym sobie pozwolić, żeby robić studio pod Eurotracka. Musiałoby ono być w innym... Zjedź pierwszym zjazdem. W innym miejscu, a to są też środki, kupić mi monitory, kierownice, inne rzeczy. No chyba, że będziecie tak fajnie oglądali i te filmy tak fajnie zaskoczą, no to czemu nie? Inwestycje jak najbardziej chętnie poniosę, bo wiecie, dla widza się robi, żebyście mieli jak najlepsze doznania. Ale czy wy byście to widzieli na nagraniu? Wydaje mi się, że nie. No nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że jeżeli ja bym grał na trzech monitorach, to są tylko to wrażenia dla mnie, a żebyście wy to mogli widzieć, to musiałbym mieć po prostu kamerę ustawioną za sobą i wtedy byście z kamery widzieli to wszystko, a nie z przechwytywania ekranu, tak jak teraz. Dobra, ale dość gadania, bo trzeba skupić się, słuchajcie, na kursie, bo ja tu sobie dwa spania zaliczyłem i te spania tak się skończyły, że... Spania, słuchajcie, się tak skończyły, że mamy na styk, jeśli chodzi o czas, ale jesteśmy zatankowani, także myślę, że zdążymy. Tylko no w tym momencie muszę jechać w tak w miarę bezpieczny sposób. Ja oczywiście, jeśli zapieprzam, mówiąc wprost, to pamiętajcie, że patrzę na mapę, nie? Ja wiele rzeczy, które jeżeli gdzieś tam sobie pozwalam na jakieś szaleństwo, wiecie, takie totalne, tak jak teraz, 120 na 90, to patrzę na mapę, czy mnie nie zaskoczy jakiś zakręt. Chociaż ileś naście minut temu policja mnie zaskoczyła, którą staranowałem, no ale trudno. Życie. Życie. Spieszymy się, słuchajcie, żeby do celu dojechać, ale no nie mógłbym teraz na żadnym dachu wylądować, bo dwie godziny to już nie dam rady, więc muszę naprawdę się full focus, pełne skupienie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, więc ja się wyciszam i sobie pojadę. Zapraszam do obserwowania, bo teraz będzie jazda bez trzymanki, będzie na pewno szybka jazda. Skręć w lewo. A to nie fart Stefan. Nie ta kamera, co trzeba i przez gościa wjechałem mu, wiecie w co? W zadek, mówiąc delikatnie, grzecznie i kulturalnie, dobra. Nie no. Jestem szkodnik. Ciekawe, ja się boję, że jest któryś z widzów lub któraś z widzek, które również serdecznie pozdrawiam, bo kobiety też oglądają.
to mi wylicza te wszystkie moje wykroczenia i tego się boję, bo ja sam już nie ogarniam. Dobra, już lecimy, bez gadania. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Widzieliście tego, widzowie? Nie widzieliście? Udało mi się. Nie było żadnej kolizji.
No pięknie. No kto by przypuszczał, że gościu nagle stanie? Ale wiecie, widzowie, zawsze może być to dla mnie pretekstem, żeby w końcu go wyprzedzić. Może ktoś mnie puści. Jasne. O kurde, a teraz żem się wkopał. Koleś stanął, ten też stoi. No i dupa, co ja mam teraz zrobić? Mogę tylko chyba wycofać. Kurde, na 200 km przed celem taka sytuacja. O jest, czekajcie, cofa gościu, cofa. Dobra, dobra. Tylko nie w mój śmigłowiec, ty debilu. Kur. Nie będę przeklinał. No przecież powinienem odszkodowanie dostać. Uszkodzenie naczepy 13%, bo mi debil cofnął w śmigłowiec. Ja będę karę za to płacił. A kto mi za to zwróci? Ja pierdzielę. Ale nie, naprawdę, mogliby to wprowadzić. To byłoby fajne, że mandat mandatem, ale że osoba, która uszkodziła drugiej osobie auto, jakby płaci takie odszkodowanie za naprawę. Równowartość tego, ile ten procent uszkodzenia daje naprawy. Ja oczywiście wiem, że to dla mnie by było bardzo kosztowne, bo często uszkadzam inne auta, no ale przynajmniej czułbym sprawiedliwość, bo jak ktoś mi uszkadza auta, bym dostał za to zwrot. No jestem ciekaw, nie wiem, czy nie nazwę, słuchajcie, tego odcinka, myślałem, że nie dojadę, bo zobaczcie, że większość trasy, poza kawałkiem Niemiec, większość trasy jedziemy krajówką. Super, jakby nie ma problemu, bo mówiłem, że mnie to cieszy. Jest to fajna odmiana. Ale no nie wiem, czy na aż tak długą trasę ta jazda krajówkami jest spoko. Natomiast my chyba w ogóle do Estonii gdzieś jedziemy. Już nawet nie wiem, już się nawet pogubiłem, gdzie my jedziemy. Chyba w Estonii. Jedź, gościu, kurde. Aha, bo tu 70. Nie ten migacz. Teraz mi przyspiesza, nie? Jak go biorę. Także wiecie, no... Troszkę długa ta trasa. Troszkę męcząca według mnie. Ale jest też dla mnie wyzwaniem. Jest dla mnie czymś kompletnie nowym, że wiecie, nagrywam tak długi odcinek i... To zależy od waszej oglądalności, jeżeli będziecie chcieli, możemy też robić takie dłuższe trasy, nie muszą być wszystkie krótkie, ale raczej będę starał się na odcinek dobierać trasy, które są tam do 1000 km. Mi się to tak, słuchajcie, duży, chociaż widząc te 200 do celu już mnie to cieszy, ale też staram się czegoś nie odwalić i jednak jadę w miarę zachowawczo, chociaż tym, kurczę, tirem, który mi wjechał w śmigłowiec, no nie do końca wyszło. Dobra, tam jazda pod prąd. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, ja też zanim się skapowałem, trochę mi to zajęło. Ała. Że ta jazda pod prąd... O, udało się. Ta jazda pod prąd to jest nic innego, moi drodzy, jak po prostu... Już trudno, tam to światło czerwone, to się oleje. Ta jazda pod prąd, moi drodzy, to jest po prostu wyprzedzanie. Bo tu nie, jakby wiecie, to tak jest dziwnie nazwane, jazda pod prąd, a to jest po prostu wyprzedzanie. Jest to taka ciekawostka. Tam mam parę mandatów za to. Zdarzyło się na jednym kursie parę dostać, właśnie jak mam takie drogi krajowe, to się zdarzyło. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że już niewiele nam do końca zostało i myślę, że już nic nie wywinę. Trzymajcie kciuki, żebym nic nie wywinął. Skręć w prawo.
jakby ktoś się dziwił, czemu przejeżdżam przez czerwone światła, no moi drodzy, już nie ma czasu, chcę też ten odcinek w miarę sprawnie i dynamicznie zakończyć, bo jestem ciekaw, czy chociaż jedna osoba całość obejrzy. Jeżeli jesteś osobą, która całość obejrzała jeszcze do tego momentu, no naprawdę ogromny szacunek dla ciebie. Więc jeśli jeszcze oglądasz, to napisz szacunek. To jest szacunek, który właśnie okazuje w tym momencie twojej osobie, że oglądasz ponad półtorej godziny mojej, no nie do końca idealnej zawsze jazdy, ale jak widać dymy są. Jak są dymy, to jest oczywiście gaśnica. Moi drodzy, hit ostatnio TikToka i w ogóle internetu. Mamy gaśnicę, także nagrywam również ten odcinek z gaśnicą. Także dobra, teraz postaram się już niczego nie odwalić, ale będę jechał już naprawdę najbardziej dynamicznie jak potrafię, bo no ta jazda troszkę się przedłużyła. Chyba przez ten jeden wypadek na torach, zupełnie nieprzewidziany. Ja w życiu się nie spodziewałem, że te rogatki mnie tak wywalą. Myślałem, że zdążę i środkiem przelecę, a tu wyszedł niefart Stefan. No ale cóż. Dobra, także lecimy. 190 km do celu, to już jest naprawdę taki... Czuję już taką naprawdę ulgę, wiecie, widząc te 180 km do celu. Już sru z mandatem za prędkość, sru z mandatami. Oczywiście poboczem nadal nie będę wyprzedzał, żeby nie prowokować zahaczenia helikopterem o coś, ale jak widzicie, jazdę robię w miarę dynamiczną. To już trzeba jak najszybciej dojechać. Także słyszymy się, myślę. Trzymajcie kciuki. Słyszymy się, myślę, moi drodzy, już na koniec trasy. Taką mam nadzieję, że nie będzie powodów mojego odzywania się. O, czyżby jakaś autostrada na życzenie? Jak miło, jedź tym busem, bo się wleczesz. Dobra, także do usłyszenia, myślę, że na końcówce. Trzymajcie kciuki, aby tak się stało i zobaczymy, jakie to podsumowanie będzie, ile będzie kary za uszkodzenia, ile będzie expa, bo tego też jestem bardzo, bardzo ciekaw.
No dobra, widzowie, chyba wynika, że dotarliśmy, bo raczej myślę, że przez te 14 kilometrów już niczego nie wywinę. Tak, wiem, wyprzedzałem poboczem, no bo to już, wiecie, ten komunikat, nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila, sygnalizuje o tym, że popełnisz drobny błąd i może być spóźnienie, a w sumie nie wiem, czemu taką presję sobie narzuciłem, ale jak mam być szczery, podsumowując ten kurs, był on dla mnie wyzwaniem. Jest on dla mnie długim kursem, a to jest raptem 1700 km. Jest on dla mnie w pewien sposób męczący i czuję się zmęczony, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić nawet, a ci tu stoją i czekają, aż błąd ktoś popełni. No i w dupę se wjechali. Kunda, chyba tu mieliśmy przejechać. Słuchajcie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak miałbym zrobić kurs ponad 2000 km. Oczywiście. Drogi widzu, jeśli jeszcze to oglądasz, to z szacunku dla ciebie podejmę takie wyzwanie, jeśli tego chcesz. Ale zostaw komentarz, że chcesz, abym zrobił 2 lub 3000 km, jeśli chodzi o trasę. Ja dla ciebie takie coś nagram w ramach wyzwania. No tu troszeczkę czuję się zmęczony. Jest to dla mnie... I oczywiście ktoś by powiedział, a co mają powiedzieć prawdziwi kierowcy, którzy muszą te 8 godzin pod rząd czy 9 jechać? No i osoba, która by to napisała, na pewno miałaby rację. Tak, tak, moi drodzy. Tylko że myślę, że... No nie, no to nie ma nawet co porównywać. Ja myślę, że nawet na komputerze mam łatwiej. Jesteśmy na miejscu. Bo mi tu w świecie, wiecie, realnym nic, że tak powiem, nie grozi. Ale już na koniec dla widza, który jeszcze ogląda, to zrobimy... Dobra, podjedziemy sobie od tej strony. Chyba do FedExu podjechaliśmy, ciekawe dlaczego. Zetniemy sobie z tej strony, będzie łatwiej. Oj, to ja robię. Myślę, że jakąś miniaturkę uda mi się fajną wyłonić. No tu w tych magazynach to raczej nie wydaje mi się, abym coś fajnego mógł dać na miniaturkę. Dobra, postaram się w miarę szybko zaparkować. Dlatego właśnie tak robię, żeby cofnąć na gazie, bo jak nie wiem, czy widzieliście, ale moi drodzy, aj, za szybko, widzicie? Dlatego jakby nie polecam cofania... Jak parkujesz, dodawania gazu. To auto samo ci fajnie zaparkuje bez dodawania gazu. No ale tu oczywiście, jeśli... No... Ja mam daleki dystans do przebycia, jeśli chodzi o to cofanie, to spoko. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj obrócimy tą naczepę. Zobaczymy, czy mi się uda. Za pierwszym razem na pewno mi się nie uda. I teraz będę właśnie już, moi drodzy, parkował bez gazu. Wbrew pozorom, słuchajcie, nie jest aż takie trudne, tylko czasem się pobawić. Ja też czasem złe decyzje przy parku. Zresztą widzieliście to w tej serii gameplayowej, że czasem po prostu złe decyzje z parkowaniem podejmowałem i to był powód, że nie zawsze mi to parkowanie wychodziło i oczywiście przyznaję się. Dobra, ja myślę, że tu będę musiał sobie po prostu do przodu podjechać i wtedy już zaparkujemy właściwie, bo tak nam się raczej nie uda za pierwszym razem. Więc my sobie po prostu podjedziemy troszeczkę do przodu i już będziemy mieli zaparkowane. Pamiętajcie, że tutaj, jeśli chodzi o zaliczenie przy tym parkowaniu, ja wiem, że jeżeli chcecie być perfekcjonistą i zaparkować równo, spoko, ale liczy się tylko to, żeby naczepa równo zaparkowała. Wy ciężarówką możecie... No to żem zrobił. Gadam do was, jeszcze spowodowanie kolizji mandat, nie? Zajebiście. Chciałem wjechać między ciężarówki, a coś nie pykło, ale dobra. Zobaczcie, o to mi właśnie chodzi, co ja teraz robię, że ważne, żeby naczepa była w tym polu. No teraz to w ogóle nie wiem, co ja robię. Już chyba zmęczenie daje sobie, moi drodzy, znaki, tak jak mam być szczery, bo chciałem wjechać tutaj między te ciężarówki, bo tak sobie wyliczyłem, że wtedy fajnie
O, właśnie, to chciałem zrobić. I teraz do tyłu. Zobaczcie, to on sam będzie wam parkował, wy nie musicie dodawać gazu, on tam bardzo powoli się porusza. I macie wtedy kontrolę nad tym, co robicie. Zobaczcie, możecie wyrównywać, tak? Jeszcze kawałeczek do przodu. I wam fajnie zaparkuje. Oczywiście znów historia jest tego samego typu. No jeżeli używacie kierownicy, jest wam z pewnością łatwiej zaparkować niż na klawiaturze. Mi trochę zajęło, powiem wam szczerze, zanim jakoś tam się nauczyłem parkować, chociaż to co widzicie, ciężko jest nazwać umiejętnością parkowania, tak jak mam być szczery. Ja nie uważam, żebym umiał parkować i ciężarówką się jakoś tam poruszać. Aj! No i to jest najlepszy właśnie dowód na to. Także tu wcale nie uważam, żebym był jakimś przykładem czy wzorem do naśladowania. Absolutnie nie, moi drodzy. Absolutnie nie. Wiecie, może mi się uda wyrównać. O, dobra. Teraz będzie git. Ok. Chyba mi nie zaliczy, bo wyjechałem za linię. Tacy oni są dokładni. A zaliczyło, dobra. Mimo, że wyjechałem za linię, zaliczyło, okej. No już nie ukrywam, moi drodzy, no nie starałem się z tym parkowaniem. Co jest? Czemu mam silnik wyłączyć? Aha, bo to jest moja naczepa, dobra. Widzicie? Tutaj przyzwyczajenie wzięło górę, bo zapomniałem, że jestem z własną naczepą. I zobaczcie, kara za uszkodzenia, dostałem 290 tysięcy straty, czyli tak naprawdę zarobiłem tylko 212 tysięcy, więc no tutaj strata była duża, dosyć uszkodzenia były duże, głównie przez to, że na dachu wylądowałem. Naczepa ma 14%, no i zobaczcie, 1900 expa dostałem również na minusie, gdybym nie dostał, to pewnie już bym, no nie wiem, czy przypadkiem nie wbił levelu kolejnego, także to tyle ode mnie, żegnam się z wami w takim razie, jak zostawisz komentarz pod filmem, że obejrzałeś do końca, będzie mi bardzo miło. Trzymaj się, cześć!